Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy haul zakupowy ze Stanów Zjednoczonych. Jak wiecie, niedawno byłam w Nowym Jorku, także zapraszam Was dzisiaj na zakupy z tego oto wyjazdu. Łapka w górę i oglądamy, za chwilę zaczynamy. Powiem tylko, że niedługo vlogi pojawią się z tego wyjazdu też na kanale. Także słuchajcie, zaczynamy. Widzicie, tutaj jest trochę tych siatek. Wezmę pierwszą siatkę ze sklepu z pamiątkami. Także zacznijmy, słuchajcie, od rzeczy standardowej, czyli magnesy. Proszę bardzo, tak wygląda oto magnesik, który kupiłam jako pierwszy. Nie będę podawała cen, bo po prostu ich nie pamiętam. I kolejne, słuchajcie, rzeczy, które kupiłam, są to takie mini tacki. Bardzo mi się one spodobały. Pierwsza jest takim stylu nowojorskim. Tutaj, jak widzicie, mamy Brooklyn Bridge i tak dalej, Statua Wolności. A kolejne jest takie bardzo pastelowe kolory, także widzicie, tutaj są dwie. Zgadnijcie, która dla mnie. Bardzo fajne. Mi się wydaje, że taka pamiątka ładna i praktyczna, także są to dwie, trzy pierwsze rzeczy, które kupiłam. I słuchajcie, kolejna rzecz to jest fartuszek. Bardzo dużo było wyborów fartuszków. W ogóle w Nowym Jorku są tak wielkie sklepy z pamiątkami. Szczerze mówiąc, to mi się ten spodobał najbardziej. Jest bardzo słodki, może zaprezentuję go na sobie. Także uwaga, tak on wygląda. Tutaj ma takie fajne kokardki. Jest taki w trochę pastelowych kolorach, trochę takich beżowo-czarnych. Także jak widzicie, tutaj też ma takie kieszonki, także spoko wygląda. Pokażę Wam jeszcze jego nadruki. Wow, uwaga, jeżeli chodzi o nadruk, mamy tutaj Statuę Wolności. I ja wybrałam właśnie ten fartuszek z tego względu, że on wyglądał tak najbardziej nowojorsko, bo niektóre były takie bardziej amerykańskie, a chciałam, żeby właśnie te rzeczy, które kupiłam w Stanach, kojarzyły się z Nowym Jorkiem, bo po prostu tam byłam. Dobra, kolejne rzeczy, które tutaj mam. Jest też siateczka, nawet słuchajcie, już nie pamiętam, w których siatkach co mam, ale na pewno będzie dużo słodyczy, także słuchajcie, kolejna rzecz, jest to taki oto samochód, czyli taksówka nowojorska, tak ona wygląda, proszę bardzo, tak się przedstawia. Taksówek, żółtych samochodów w Nowym Jorku jest po prostu mnóstwo. Następne rzeczy, które tutaj mam, dla mojego znajomego, piłeczki golfowe z napisem I love New York. Dobra, i słuchajcie, kolejne rzeczy, które Wam pokażę. Są to rzeczy do filmu na kanał Gran Paula. Byłam sobie właśnie w jakimś sklepie z pamiątkami i zobaczyłam dwie kule LOL Surprise. W ogóle, jeżeli ktoś siedzi w temacie, dla młodszych widzów, na drugim kanale pojawił się już filmik z otwieraniem tej kuli małej, a tu jest jeszcze, słuchajcie, taka duża kula. Są to po prostu kule z niespodziankami, laleczkami. Naprawdę bardzo fajne zabawki u nas w Polsce. To jest niedostępne, a ta kula, ta zielona, to też w szczególności była jakaś nowsza wersja. Także słuchajcie, najwięcej pieniędzy w Nowym Jorku wydałam na rzeczy do filmów na drugi kanał. Także tak to wyglądało. Dobra, słuchajcie, kupiłam dla siebie jeszcze czapkę i rękawiczki z napisem New York. W sumie było zimno, jak tam pojechałam, co mnie zaskoczyło, więc po prostu sobie to kupiłam. Nie mam teraz tego przy sobie, ale gdzieś tam na Instagramie na pewno widzieliście na zdjęciach. I następne rzeczy, słuchajcie, będą to słodycze, ponieważ pomyślałam, że moim znajomym to ich najbardziej ucieszy, słodycze. Więc jest tutaj ich bardzo dużo. Niektóre będą do testu słodycza, niektóre będą na rozdanie, a tak jeszcze z niesłodyczowych rzeczy kupiłam sobie jeszcze takiego EOS-a. Nie wiem, czy to jest w sklepie, czy nie. Powiem Wam, znaczy, czy to u nas jest dostępne? Może tak. Powiem Wam, że naprawdę byłam tam bardzo krótko, więc nie poleciałam tam ze względu na zakupy. Znaczy, to nie był mój jeden z celi, tylko po prostu byłam na szybko w jednym sklepie ze słodyczami. Znaczy, po prostu w sklepie spożywczym, takim przy moim hotelu, i wyniosłam z niego trzy siaty pełne słodyczy. Wiadomo, jakbym była na przykład w jakimś mieście w Stanach, gdzie są te wielkie supermarkety, pewnie byłby tam większy wybór, no ale pokażę Wam, co tutaj kupiłam. Dobra, kochani, więc zacznijmy może od rzeczy, które kupiłam na test słodyczy wielkanocnych. Więc jeżeli już to oglądacie, to na kanale Gran Paula jest test słodyczy wielkanocnych ze Stanów Zjednoczonych i uważam, że naprawdę całkiem fajne rzeczy tam zakupiłam. Także pierwsza rzecz, ogólnie w Stanach Zjednoczonych mnóstwo jest rzeczy w takich wielkich opakowaniach. Jest to, słuchajcie, taka edycja wielkanocna z różnymi miniaturowymi rzeczami. Tutaj mamy KitKaty, Reese's, jakieś mini, jakieś jajeczka i tak dalej, także z tego naprawdę dużo. Już część tego trochę porozdawałam, ale większość chyba rzeczy tutaj jeszcze mam. Dobra, następna rzecz, którą znalazłam i co mi się mega podobały, są to takie marshmallows, takie kurczaczki, pianki, naprawdę są super, także zaraz po tym nagraniu idę testować i równocześnie wstawiam dwa filmiki, haul zakupowy na kanał Glam, a nagram właśnie test tych słodyczy świątecznych. Dalej mam taki mini Reese's w kształcie marcheweczki. Następnie, słuchajcie, kupiłam żelki w kształcie króliczku.
zajączków, tak wyglądają. Następnie są czekoladowe zajączki. I jeszcze, słuchajcie, kupiłam coś, co jest bardzo ciekawe, Reese's w jajkach. Także będę to otwierać i też będę testować. To jest jestem bardzo ciekawa, bo ja uwielbiam Reese's. Dajcie mi znać, czy jedliście jakieś słodycze właśnie ze Stanów i które są wasze ulubione. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to są właśnie taki kurczaczek w czekoladzie, a w środku jest pianka marshmallow. Następnie mam jeszcze z jakimiś fasolkami, z jelly beans, takie jajko, jak widzicie, tutaj jest taki królik. I mam jeszcze takie lizaki z jakimiś, nie wiem, diamentami, coś w tym stylu. Aha, dobra, i jeszcze jedna rzecz, Kit Kat w edycji wielkanocnej. Także to są słodycze wielkanocne, które tam miałam i słuchajcie, następnie to kupiłam ogólnie sporo Reese's. Wiem, że to w Polsce też jest dostępne, ale dla mnie to są takie słodycze, które mi się ze Stanami kojarzą i właśnie chcę to i w rodzinie dać i po znajomym, także tutaj takie wielkie opakowania. Ciężko było znaleźć małe rzeczy, ale to raczej przy kasie, ale coś tam mi się udało. Kupiłam też Snickersy, tego u nas w Polsce nie widziałam, to są Snickersy z migdałami. Także słuchajcie, kolejna rzecz, to jest taka dość nietypowa, ponieważ tego u nas w sklepach też tak za bardzo nie widzę, żeby coś takiego w ogóle było. Są to takie kawałki mięsa do jedzenia. Stwierdziłam, że kupię to dla testów, żeby zobaczyć, jak to smakuje. Także też na pewno się spodziewajcie filmiku te słodycze ze Stanów. Więc pierwszy, słuchajcie, jest to taki bekon. Normalnie do jedzenia, mi się to kojarzy z przysmakami dla moich psów, bo ja moim psom podobne rzeczy kupuję, teraz kupiłam to dla siebie. Następnie mamy kawałki kurczaka. I z tych takich suszonych rzeczy to też jeszcze coś mam, to też jest kurczak, a tutaj mam wołowinę. To nie należało do najtańszych rzeczy, bo tak jak tutaj widzę na którymś opakowaniu, cena była to 7 dolarów, więc dość sporo. Trzeba też przyznać to, że w sklepach są ceny inne, a inaczej płacisz, bo jeszcze trzeba doliczyć podatek, bo każdy stan ma inny podatek. Z ciekawych rzeczy, słuchajcie, mam tutaj jeszcze Oreo o smaku kokosowym. Są to takie jakby, nie wiem, drażetki, to też trzeba przetestować, to naprawdę mnie mega ciekawi. Słuchajcie, powiem wam, że w sklepach spożywczych tak nie za bardzo widziałam te Jelly Belly, te fasolki. I te, które tutaj mam, kupiłam na lotnisku i są bardzo nietypowe, bo są, słuchajcie, o smaku tabasco, czyli bardzo pikantne. Ja takich rzeczy nie lubię, ale kupiłam to z myślą właśnie o jakichś challenge'ach na drugi kanał, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć właśnie jako karę jedzenie tych fasolek, to możecie mi napisać, co konkretnie mogłabym nagrać. I tutaj jest Flips, czyli takie precelki w mlecznej czekoladzie. Wydaje mi się, że to może być spoko. Tutaj widzę, że są jeszcze inne wersje, ale ja ich nie widziałam, czyli biała czekolada, ciemna, gorzka i miętowa, także coś takiego. Następne rzeczy, które tutaj mam, a właściwie byłam z koleżanką na zakupach i jej to kupowałam i zapomniała to ode mnie wziąć, więc słuchajcie, tutaj są fasolki. Następnie mam też takie opakowania. Dużo było takich opakowań snack mix. Ja akurat mam tutaj Reese's i tutaj są takie mini babeczki te Reese'sowe. Jakieś drażetki, chyba, nie wiem, orzeszki. No, także to jest bardzo ciekawe. Też mi się to bardzo rzuciło w oczy. I tutaj kolejne opakowania Reese'sowe, czyli takie mini babeczki. O, zobaczcie, jak one wyglądają. Ja w ogóle jestem fanką masa orzechowego, także no naprawdę. I zaraz wam pokażę super M&M's, jakie znalazłam. Tutaj są z Reese's takie crunche, czyli takie, nie wiem, jakby granulki, przekąski właśnie też takie ulepione. I jeszcze mam tutaj Reese's Pieces, czyli takie jakby drażetki. O, dobra. I słuchajcie, teraz wam pokażę. A, tu jeszcze coś mam. Gumę, słuchajcie, tak sobie złapałam przy kasie, bo była z marakują. Dobra, i teraz takich słodyczy, których na pewno u nas nie widziałam, to nie widziałam u nas różnych rodzajów M&M'sów, więc mam tutaj na przykład M&M'sy z białą czekoladą. Kolejne M&M'sy to są z czymś, co... A nie, dobra, to są też czymś, co bardzo lubię, czyli z masem orzechowym w czerwonym opakowaniu, a w niebieskim są to M&M'sy karmelowe. Także naprawdę był duży tego wybór, ale znalazłam to przy kasie. Następnie słuchajcie, a tutaj jeszcze do świątecznych słodyczy mam coś takiego, to chyba jest lizak z takim zającem, z zębami wystającymi. I kupiłam jeszcze takie jajko, też może się to wydawać świąteczne, ale chyba to oddzielnie przetestuję, bo to jajko zawiera mnóstwo kwaśnych rzeczy. Wydaje mi się, że może coś z tej firmy widziałam w Polsce, ale na pewno takich jajek nie widziałam. I tutaj mamy jakieś gumy, chyba jakieś fasolki, nie wiem czy nie żelki, no trzeba to zobaczyć, za bardzo nie wiem co tu w środku jest.
Słuchajcie, następna rzecz, którą znalazłam na lotnisku przy kasie, jak kupowałam jakieś tam rzeczy, to tak mnie to dość zdziwiło. Słuchajcie, taka mała buteleczka. Jest to coś w stylu energetyka. Jest to 5 godzin energii. Tutaj jest napisane, że to zawiera 4 kalorie. Także zobaczymy. To smak berry, czyli takich owoców leśnych, jakichś tak dalej. No, tutaj takie są właśnie narysowane na opakowaniu. Jestem ciekawa, jak to smakuje. A, bez cukru, no to super. I czy to ogólnie działa, więc to na pewno przetestuję. Mam też, słuchajcie, różne batoniki ze Stanów, także coś takiego. Trochę mi się one pogniotły, powiem wam, w tej walizce, więc są takie. To jest czarna czekolada. Tutaj są orzechy gold. Taka sama wersja, tylko że wersja gold. Z karmelem chyba. Następnie mam takiego Milky Way'a. Takiego Milky Way'a to jeszcze nie widziałam. Jest to Milky Way Midnight Dark. Golden Caramel, czyli jakby złoty karmel i wanilia. Czarna czekolada. Jeszcze na pewno jakiegoś Milky Way'a miałam. A, dobra, to jest ten sam i ten już jest mega zgnieciony, także masakra. Następny mam jeszcze, słuchajcie, batony. A, dobra, jest, słuchajcie, kolejny Milky Way, tak on wygląda. Milky Way to jest z kremowym karmelem, z nugatem i z Rich Chocolate. O co gorzej to znaczy. Dobra, następne, słuchajcie, batony, które tutaj mam, to są... Dobra, ten już wam pokazywałam, w takim razie go w dwóch sztukach kupiłam. Ogólnie właśnie wzięłam po prostu wszystkie rodzaje, żeby przetestować, bo tak jak mówiłam, szykuje się te słodyczy, plus też porozdawać po znajomych. Tutaj mamy peanut butter, no, czekolada, czyli masło orzechowe. Wszystko jest z peanut butter, to też jest peanut butter i tu jest peanut caramel bar, czyli wszystko orzeszki, orzeszki, orzeszki. Mam tutaj, słuchajcie, też takie małe batoniki, chunky z Nestle firmy, o, tak one się przedstawiają. I z czym one są? Biała czekolada z orzechami i coś tam, no, także wszystko orzeszki, orzeszki. Mamy jeszcze taki baton, czego pokazywałam, czy nie, też z Nestle. Też peanut, też karmel. No to moje smaki, normalnie, ja bardzo się cieszę. Jeszcze mamy, słuchajcie, Oreo. Takie. Następnie mam żelki, które... W ogóle nie widziałam żadnych żelków, takich ciekawych w tych sklepach, ale znalazłam takie arbuzy, dobrze mówię, arbuzowe. Mhm. I słuchajcie, mam jeszcze tak, te batony były, te też wam pokazałam. I tutaj są takie małe opakowania Reese's, to są takie babeczki już z jakimiś drażetkami, jak ja to mówię, lentilkami. Tutaj jest też to samo i tutaj z kawałkami ciasteczek. Więc słuchajcie, a tu jeszcze jakieś dwa batony zostały, już chyba to pokazałam. Czy coś jeszcze mi zostało do pokazania? Nie, no tak jak, a nie, są jeszcze, ten baton był? Był on czy nie był? Z czym on jest? Tutaj nawet nie widzę żadnego, bym musiała się... Fluffy, czoklet, coś tam, no, także tak. I jakieś M&M'sy. O, widziałam tu marakuje, dlatego je wzięłam. Także słuchajcie, moje siaty zakupów, tak szukam, że to jak się z paragon. O, jest. A, dostałam, słuchajcie, jeszcze próbki przy tych zakupach. Dużo próbek dostałam, tutaj jest taka siatka. W ogóle się dziwiłam, bo to w Stanach, w Nowym Jorku dużo było sklepów połączonych jakby z apteką. No i tutaj właśnie na tym dziale dostałam jakieś próbeczki. Tu nawet sporo, powiem wam. Byłam z koleżanką i ona też je dostała. Także tutaj mam jakiś żel micelarny z Garniera. Nie wiem, czy to w Polsce mamy, czy wy to widzicie. Mam tutaj z La Roche-Posay. O, balm jakiś, nawilżający krem, to się przyda. Następnie mamy też jakiś krem nawilżający, tej firmy nie znam. I reszta to są, słuchajcie, jakieś tam próbki w papierach. Odżywka, szampon, Nivea, chyba to jest podprysznic, żel, znaczy krem podprysznic, wiecie o co chodzi. Tutaj jakieś szampony z Pantene, także dosyć sporo tego było. A za te słodycze w ogóle ile zapłaciłam? Ile za to zapłaciłam? $181, więc trochę tego jest, ale w sumie chyba sporo tych słodyczy kupiłam, także tak jak mówię, mój wyjazd nie był typowo na zakupy, wiem, że na pewno kosmetyków jest dużo większy wybór, sprzęt jest tańszy, wiem, że wiele osób właśnie, które było ze mną na wyjeździe, coś tam kupiło i dużo pieniędzy zaoszczędziło, jakby to w Polsce kupiło. Ja pojechałam tam po prostu zwiedzać, a ostatniego dnia
dosłownie przed pakowaniem wskoczyłam szybko do sklepu ze słodyczami, widziałam wszystko, co widziałam, wszystko, czego u nas nie widziałam, a właściwie większość. Także jeżeli film Wam się podobał, to poproszę o kciuka w górę, zapraszam Was na mój drugi kanał Gram Paula, gdzie się pojawił właśnie test tych słodyczy wielkanocnych. Dziękuję za oglądanie, subskrypcja na dole, czerwony przycisk subskrybuj i słuchajcie, o 18 godzinie na kanale Gram Paula 2 kwietnia w poniedziałek pojawi się live z okazji moich urodzin, więc jeżeli chcecie być ze mną na żywo, to zapraszam. I nie zapomnijcie subskrybować kanał, na dole czerwony przycisk subskrybuj i tak łapka w górę przedurodzinowa byłaby bardzo miła. Dziękuję za oglądanie, buziaczki, pa!